Korzystam z okazji zawsze i jednak szkolę pacjentów w takim skrócie na temat żywienia odpowiedniego, żeby tą stosowali zdrową dietę i żeby się jak najwięcej ruszali, jeżeli tylko nie ma przeciwwskazań kardiologicznych. Także to są głównie tacy pacjenci. Była jedna pacjentka, która akurat doświadczała z takich tendencji do spadków cukru wynikających z niewłaściwego, zbyt rzadkiego spożywania, zbyt obfitych posiłków. U pacjentów właśnie po infekcji COVID-19 jest dosyć sporo takich kołatań serca, czyli zaburzeń rytmu serca. Też niestety poziom cholesterolu dosyć wysoki, to już się udało wyłapać u kilku pacjentów. No i podstawowa, czyli nadciśnienie tętnicze, które też jest źle kontrolowane. Pacjenci nie wiedzą, jak poprawnie powinni mierzyć ciśnienie krwi. Także to udało się dzisiaj jakoś właśnie wyłapać i pacjentom wytłumaczyć, w jaki sposób powinni to wykonywać. Ja się leczę u lekarza już od kilku lat na ciśnienie. Ja byłem honorowym dawcą krwi, przestałem oddawać krwi, tak mi to się wszystko ponormowało. Nie? Ja mam 40 litrów prawie krwi oddanej. Nie? No i to się tak wszystko w tym organizmie się pomieszał. Nie? Naprawdę jestem zadowolony z tej wizyty, która się tu odbywa w kardiologii. Nie? To coś pięknego. Bardzo z tego jestem zadowolona. Dużo rzeczy się dowiedziałam i u cukrzyka, o diecie. No, pani doktor mnie też wyprowadziła z nieświadomości. Byłam u pani, które badają poziom tkanki tłuszczowej. Dowiedziałam się, że nie mam na przykład za dużo tkanki tłuszczowej, mam dużo mięśniowej. Choruję na ciśnienie i chciałem się sprawdzić. Po prostu taka akcja usłyszałem w radiu i postanowiłem, że przyjdę, sprawdzę się i zobaczymy. Czekam na kardiologa. A tak wszystkie te inne badania spirometra wyszła nawet lepiej niż myślałem.